Cześć. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Rok. I o czymś wam dzisiaj opowiem. Postanowiłem wyjść na dwór, żeby łapać ostatnie promienie słońca. Lato nam się powoli kończy. I to powoli, ale gwałtownie. Mam nadzieję, że napotykam was z dobrymi samopoczuciami. Wiem, że z waszego punktu widzenia jest już wieczór, więc odrobina słońca na pewno wam nie zaszkodzi. Jestem przy szkole, tu jest dużo młodych uczniów i oni będą mnie obserwować teraz, ale to trudno. Jakoś sobie poradzę. Słuchajcie, dzisiaj jest czwartek. Jutro, nie, przepraszam, dzisiaj jest środa. W czwartek, w najbliższy czwartek, jadę do Gdańska, czyli jutro. Muszę się trochę jestem zagubiony, jak się ludzie na mnie patrzą, to się czuję trochę niepewnie. Jadę do Gdańska na 4 dni, dlatego że jest w Gdańsku Likes Festival. To jest taki duży festiwal, mocno internetowy. Znaczy, to jest przede wszystkim festiwal internetowy. Gdańsk chyba chce być kojarzony jako miasto, w którym spotykają się najważniejsze rzeczy w polskim internecie. Czy najważniejsze, to zaraz sobie omówimy. Opowiem wam, co tam będzie się działo. Przede wszystkim, to co mnie najbardziej interesuje, to strefa gamingowa. Tak się dokładnie to nazywa. I tam znajdzie się parę postaci, parę osób. Postaci za dużo powiedziane z YouTube'a, które gdzieś tam są znane trochę. Ja też gdzieś tam między innymi się znajdę. Będę miał okazję pograć trochę i spotkać się z widzami. Więc jeżeli macie ochotę gdzieś tam ze mną przez chwilę pogadać, to będzie okazja. Ponoć będę miał nawet swój fragment, takie miejsce, gdzie będę bezpieczny i będzie można ze mną sobie zrobić zdjęcie, pogadać i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam szczerze, że znaczy oprócz graczy będzie jeszcze dużo rzeczy, za chwilę wam o tym opowiem. Ale powiem wam szczerze, zawsze miałem, kiedy zaczynałem zajmować się grami, zawsze miałem jedno marzenie, żeby dojść do takiej rozpoznawalności, żeby mieli ochotę od czasu do czasu spotkać się ze mną deweloperzy i pogadać o tym, co robią, o swoich grach. Ja zawsze chciałem poznać wizję ludzi, którzy stoją za grami. I jestem tego teraz bardzo bliski. Miałem okazję już nieraz się spotkać z deweloperami i pogadać, ale oprócz tego dostałem coś więcej. Dostałem okazję uczestniczenia w takich eventach jako ktoś, kogo ktoś tam inny kojarzy. I z jednej strony jest to trochę przytłaczające, ale też z drugiej niezwykle miłe. Bo oprócz tego, że trafią się tam ludzie związani z grami, będzie też cała masa innych ludzi, którzy są w jakiś sposób związani z internetem, ale z innymi dziedzinami. Będzie Piotr Ogiński z Kocham Gotować w strefie kucharzenia, że tak powiem. I tam oprócz niego będzie także Czesław Mozil. Czesława Mozila uwielbiam od dawna. Nie dlatego, że tworzy muzykę, która jest adekwatna do moich zainteresowań, bo nie do końca. Ja tam lubię, jak walną w bęben, ale Czesława Mozila też z przyjemnością posłucham. Ale wydaje mi się, że on jest strasznie sympatyczny jako człowiek. Parę razy. I to nie dlatego, że brał udział w tych programach, gdzie się wybiera tych, co najlepiej tańczą, śpiewają, czy coś tam. Więc, ale on będzie też w strefie takiej do gotowania, więc na pewno tam się też pojawię. Będzie też strefa związana z modą, a gdzie jest moda, są też blogerzy związani z modą. Tam jest dużo fantastycznych ludzi, których też być może będę miał okazję poznać. Jest też strefa innych gwiazd YouTube'a, takich dużych, naprawdę na ogromną skalę. Będą abstrahuje i to są strasznie fajni goście. To znaczy, jeżeli lubicie ich filmy, to ja wam gwarantuję, że w życiu tak normalnie są dużo zabawniejsi niż na tych filmach. Tak przynajmniej z mojej perspektywy. To nie znaczy oczywiście, że ich filmy są złe, nie, no w żadnym razie. Ale potrafią rozbawić także na żywo. Będzie Wardęga. Mam nadzieję, że nie przyprowadzi żadnego psa, czy tam pająka, whatever. I będzie jeszcze cała masa innych osób. Ja wiem, że ja mnóstwo ludzi pomijam. I być może nie powinienem, ale generalnie chciałbym powiedzieć o tym, właściwie podsumowując tą całą moją wypowiedź, że zapowiada się naprawdę niezła impreza dla ludzi, którzy są zainteresowani internetem, dla ludzi, którzy są zainteresowani grami i dla ludzi, którzy chcą poznać trochę te osoby, które gdzieś tam robią coś twórczego i na YouTubie, i w internetach. I to może być fajne. I to jest taka impreza, która udowadnia to, że ludzie twórczy mają szansę zaistnieć w internetach. I to dla mnie jest bardzo, bardzo ważne, żeby o tym cały czas mówić. Tracę głos. Mam nadzieję, że będę dysponowany podczas festiwalu. Do zobaczenia zatem w Gdańsku. Będę tam przez całe 4 dni. Mam nadzieję, że każdy, kto będzie miał ochotę zamienić ze mną słowo, będzie miał ku temu okazję. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i jeszcze raz do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej, hej.